Trwa ciekawy tydzień dla światowego tenisa, bo po ponadrocznej przerwie wraca do gry Roger Federer. No więc wymyśliłem sobie taki temat na dzisiejszy odcinek. Ciekawostki o Rogerze, jakieś anegdotki, historie z jego życia, z życia szatni. Kogo z polskiego rynku zapytać o to wszystko, jak nie człowieka, który trenował z Rogerem Federerem przez kilka dni, który nawiązał z nim taką dosyć fajną i sympatyczną relację. No więc przed wami Michał Przysiężny i koniecznie oglądajcie do końca, bo na koniec anegdotka, taki bonus, który dorzucamy w prezencie, bo Michał przypomniał sobie już po nagraniu, więc jeszcze trzeba było coś dokleić. Miłej zabawy. Michał, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o Rogerze Federerze, bo taki pomysł sobie wymyśliłem na ten tydzień. Tydzień wyjątkowy, bo Djokovic przeskoczył Federera na liście liderów rankingu ATP, na liście spędzonych tygodni na pozycji lidera, ale też tydzień wyjątkowy, bo Roger wraca do gry po ponad roku. No i chciałem poświęcić mu tych kilka minut, które razem spędzimy, no bo myślę, że możesz być tenisistą z polskich zawodników, który najlepiej zna Rogera, więc zacznę od takiego prostego dosyć pytania. Jaką on jest osobą, gdy ty go poznałeś? No jest osobą bardzo pozytywnie usposobioną do świata. Nie widziałem, ja spędziłem z nim jakieś 10 dni i codziennie praktycznie na korty przychodził niesamowicie uśmiechnięty. Mimo że mieszkał wtedy z malutkimi dziewczynkami, opowiadał, że często nie dawałem mu spać w ciągu nocy, ale przychodził na każdy trening mega uśmiechnięty, cały czas żartował na treningach, które trwały długo, bo trenowaliśmy jednorazową sesję, mieliśmy 4-godzinną. No i był to na pewno jedna z bardziej pozytywnych w ogóle osób, jakie poznałem w życiu. Bo to był grudzień 2010 roku, tak, w uzupełnieniu, czyli już no, ponad 10 lat temu, gdy on cię zaprosił do tych wspólnych treningów. No i mam wrażenie, że to była taka okazja, żeby zweryfikować, powiedzmy, taki obraz telewizyjny Rogera, czy takie mijanki w szatni gdzieś na turniejach, no z tym, jaki jest naprawdę. Wtedy, tak jak mówisz, miał chyba dopiero dwójkę dzieci. Coś cię zaskoczyło w tym, jakim on jest człowiekiem? Coś nie zgadzało się z tym wizerunkiem telewizyjnym? Czy tym, jak sobie go wyobrażałeś? Nie, myślę, że tak sobie właśnie jego wyobrażałem. Jako osobę właśnie bardzo pozytywną, uwielbiającą grać w tenisa. Ani razu nie poczułem czegoś takiego, że on się nudzi na korcie, że nie ma przyjemności z tego, że treningi są też bardzo ciężkie, bardzo długie, a praktycznie przez te 10 dni nie było czegoś takiego, że zmęczony, że nie ma humoru, że dzisiaj mu się źle gra, mimo wszystko, że czasami może troszkę gorzej grał na treningach, to widać cały czas, że sprawiało mu to olbrzymią przyjemność. A ty zadawałeś mu jakieś pytania? No bo nie wierzę, że lecisz do Rogera Federera po raz pierwszy no, na takich kilka sesji i nie chcesz się czegoś dowiedzieć. Zadawałeś mu jakieś pytania, czy zgrywałeś takiego twardziela, który wie wszystko i jakby no, tutaj przyjeżdża do pracy wykonać jakieś fajne zadanie? To był taki okres też w moim życiu, że po raz pierwszy awansowałem wtedy do setki. Chyba skończyłem jakoś, byłem na pozycji 80 na świecie, więc też graliśmy te same najbliższe turnieje, więc to było Doha i Australian Open. No i te treningi też traktowałem jakby pod siebie, żeby się fantastycznie przygotować do najbliższych turniejów i no, nie chciałem pokazywać, że przyjechałem tam przestraszony i będę chłopcem do bicia, tylko chciałem też wyciągnąć dużo dla siebie. I oczywiście tam rozmawialiśmy na tematy różnych ćwiczeń, też z jego trenerem, ale nie pamiętam teraz już dokładnie pod jakim kątem, ale bardzo dużo też rozmawialiśmy. Mieliśmy, oczywiście te treningi trwały 4 godziny codziennie, ale też to nie było tak, że 4 godziny nie siadaliśmy, więc dużo było też posiedzenia, pogadania, omówienie pewnych rzeczy, więc tak to wyglądało.
Ale pamiętam, Michał, że była wtedy taka sytuacja i jeden z warunków, żeby z tobą nie przyleciał z kolei trener taki stricte tenisowy. Jeżeli tak nie było, to od razu mi powiedz, ale tak mi się wydaje, że musiałeś być sam, że to był jeden z warunków i zastanawiam się, jakie tajemnice tam Roger skrywa, że nikt z zewnątrz nie mógł na to zerknąć, oprócz zawodnika. Szczerze to nie przypominam sobie, żeby miała miejsce taka sytuacja. Ja wtedy trenowałem w Niemczech pod okiem Larsa Ubela i Jana De Witta, takich niemieckich szkoleniowców. Tak. Więc oni przylecieli dopiero chyba do Dohy, ale też z innymi zawodnikami, bo dzieliliśmy tych trenerów, ja dzieliłem z Marco Cudinelli i chyba i jeszcze z kimś innym, w trójkę ich dzieliliśmy, więc oni chyba od razu tam polecieli, ale nie przypominam sobie, że była taka sytuacja, że tam jakieś zakazy. Myślę, że na pewno raczej nie, bo bardzo dużo ludzi też przychodzi na nasze treningi do tego klubu, stali sobie, nagrywali różne filmy ludzie, więc to też nie jest tak, że tam było tak, że nikt nas nie widział, więc przychodzili normalnie ludzie z hotelu, oglądali nasze treningi, więc jakby tam było wszystko jakby schowane, to też by na takie rzeczy nie pozwalali. Może mój twardy dysk się przegrzał, bo pamiętam, że wtedy też się zdzwanialiśmy i tak gdzieś zostało w mojej pamięci, ale może rzeczywiście to nie jest informacja taka zgodna z prawdą. A ty miałeś okazję poznać Mirkę, żonę Rogera, ona tam wtedy była? Tak, przychodziła na kort z dziećmi, ale to było sporadycznie, 2-3 razy przyszła, więc poznaliśmy się oczywiście, ale jakichś większych wspomnień nie mam z tego wydarzenia. Ale wiem, Michał, że to nie było jedyne, jakby to nie była jedyna okazja do spotkania twojego z Rogerem, no bo później jednak, nie wiem, czy on cię kojarzył wcześniej w ogóle, może to jest dobre pytanie, bo ty trafiłeś tam z polecenia, powiedzmy, przez jakąś sieć kontaktów z zawodnikami, a później jeszcze kilka razy się mijaliście, gdzieś tam spotykaliście, wiem, że miałeś jakieś ciekawe doświadczenia pewnie, na które nie każdy może liczyć. No oczywiście na pewno mnie wcześniej nie znał, był w ogóle zafascynowany moim nazwiskiem, on jako mąż Słowaczki też chyba umie parę wyrazów, pewnie parę słów po słowacku, a wiadomo czeski, słowacki, polski to są języki bardzo podobne, no i próbował coraz wymówić to moje nazwisko i coraz się pytał, czy coraz lepiej, to nie było, że to było raz. On powiedział moje nazwisko 100 razy, na każdym treningu 10 razy i to, że patrzył się, czy dobrze, czy lepiej i to było takie śmieszne. No więc potem oczywiście się widywaliśmy na wielu turniejach. Zawsze nawet gdzieś powiedzmy, na przykład jak jest na US Open jakaś duża restauracja dla zawodników, no to ja gdzieś tam siedziałem sobie w kącie, on przechodził i z kimś tam porozmawiał, jak mnie zobaczył, to przez całą restaurację szedł do mnie, przybył piątkę, pytał się, wszystko ok. I to nawet było dla mnie takie onieśmielające, że taki gość idzie do mnie się przywitać, tam wszyscy na niego patrzą, to wiadomo jak to było z Rogerem, kiedy on wchodził gdzieś tam na każdą jadalnię, to nagle cisza, wszyscy się patrzą, idzie maestro, no i on nagle idzie gdzieś tam i piątkę przywija, więc to też pokazuje, jakim fajnym jest człowiekiem. A właśnie chciałem się zapytać o to, jakie on wzbudza emocje w szatni czy w Players Lounge, bo wiem, że gdy Serena przebywa w szatni, tak słyszałem, może nie to, że wiem, tak słyszałem, to ona raczej trzyma się z boku, gdzieś w swojej grupie, ale też zawsze, gdy wchodzi, to raczej robi się cichutko, raczej wszyscy patrzą, oho, idzie Serena Williams. Roger jest bardziej kontaktowy, czy też ma swoje grupki właśnie ludzi, których po prostu poznał lepiej i gdzieś z nimi więcej słów zamieni? Jakby on bardziej wzbudza strach czy podziw? O tak może zapytam. Myślę, że na pewno bardziej wzbudza podziw. Tak jak mówiłem wcześniej, tak kiedy on wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, to od razu cały gmery ucicha i wszyscy się patrzą na Rogera. Ale jeśli się wchodzi do szatni i jest on w szatni, to od razu to słychać, bo on bardzo głośno się śmieje, opowiada jakieś kawały cały czas, więc jest taki, no dość pewnie się czuje i czuje się jak
no jak król w tej szatni i na pewno wielokrotnie... Jak gospodarz. Tak, gospodarz i tam nie ma czegoś takiego, że on się coś wstydzi, coś za głośno, za cicho, nie, on nocy, można powiedzieć, pozwala na wszystko. A myślisz, że jest jakiś zawodnik w rozgrywkach, który nie ma z nim pamiątkowego zdjęcia? Jakby myślisz, że to jest popularna taka tradycja w tenisowej szatni, żeby mieć taką pamiątkę? Myślę, że na pewno są te zawodnicy, co nie mają z nim zdjęcia, ale myślę, że większość nawet bardzo utytułowanych nie wstydzi się i śmiało robią sobie z nim zdjęcia. Michał, pamiętam jedną historię, którą już kiedyś przy jakiejś okazji opowiadałeś, jak z Rogerem się mijałeś w szatni, bo muszę cię trochę za język pociągnąć, bo oczekujemy tutaj jakichś takich anegdotek. Gdy się mijałeś z Rogerem w szatni, dokładnie i ty wylosowałeś... Dokładnie pod prysznicem. No i to chcemy usłyszeć, no to tak. Oddaję ci głos. Tak, była taka sytuacja na French Open w Paryżu. Ja 2013. Chyba tak, ja przyszedłem eliminację, wygrałem pierwszą rundę głównego i w drugiej grałem z Gasquetem. No i wiadomo, miałem ostatni mecz na korcie centralnym Philippe Chartier wyznaczony. No i tam po jakimś treningu idę do szatni, w ręczniczku tutaj, ręczniczek, patrzę, Roger wychodzi z szatni. I tam wiadomo, on się i tam nazwiskami zaczął do mnie oczywiście rzucać. I zaczął się śmiać, pytał się, z kim gram, ja mówię, że z Gasquetem. I zaczął mi opowiadać, przysięgam, monolog 12 minut. 12 minut monologu na temat taktyki przeciwko niemu, że tutaj, tam, tutaj, przez środek trzeba grać uważnie na back, więcej przez forehand. Tyle rzeczy, że ja tak słucham, na tak się patrzę. No więc on ma olbrzymią wiedzę odnośnie wszystkich zawodników. Ma straszny komputer w głowie i widać, że na każdego zawodnika ma bardzo dużo informacji, co z nim grać. No więc to było bardzo dużo informacji. No przegrałem ten mecz 6-3, 6-3, 6-0 z Gasquetem, więc na za dużo się te informacje nie zdały, ale to tylko pokazuje, jak też życzliwym jest też zawodnik. Jaką tak. Życzliwą osobą jest Roger. Myślisz, że jego, może inaczej zapytam, na co myślisz, że go jeszcze stać? Bo on teraz wraca po długim czasie. Ja wiem, że ty bardzo z nim sympatyzujesz. No, to jest z tej trójki chyba taki zawodnik, którego ty z największą przyjemnością oglądasz, czy niekoniecznie? Tak, w ostatnich latach na pewno bardzo mi zaimponował Rafa. Uwielbiam go też oglądać. No ale pewnie jak miał wybrać, to delikatnie wciąż Rogera najbardziej lubię oglądać i też teraz go sporo nie było, więc chyba jutro będzie grał swój pierwszy mecz, więc na pewno sobie zobaczę. Ale już widziałem. Ale myślisz, że ten licznik jeszcze może ruszyć, ten licznik wielkoszlemowy, bo no, jakby nie pytam o to, co się wydarzy, bo to zobaczymy. No, nikt nie jest tak mądry, żeby to przewidzieć, ale jaka jest twoja opinia, no bo ten styl gry Rogera Federera, powiedzmy Rafa Nadal, raczej w wieku 40 lat nie będzie grał już zawodowo w tenisa, będzie mu ogromnie trudno, natomiast no, gdy Roger wraca, to znaczy, że jest coś do wygrania. Ja tak to rozumiem. No ja myślę, że on przede wszystkim kocha grać w tenisa. Wiadomo, że jest zawodnikiem spełnionym, wygrał wszystko, co było możliwe do wygrania razy 100, więc na pewno nie wraca po to, żeby nie wiem, coś sobie udowadniać, ale myślę, że wraca po to, bo uwielbia grać w tenisa i wciąż na pewno wie, że dobrze gra. Ja nie widzę czegoś takiego, że Roger miałby nagle, nawet przez najbliższe 2 lata, nie wiem, wypaść z pierwszej 20 na świecie. No, dla mnie to tak samo, jak ty powiedziałeś, że może dla ciebie Rafa nie będzie jeszcze grała. No Rafa ile ma teraz? 35 lat? Rafa jest rocznik 8-6. No, Rafa jest rocznik 8-6, czyli 35. Tak, no to myślę, że jeszcze na najbliższych 5 Rolandów to na pewno z 3 wygra. No, bo ja innej opcji nie widzę, więc... To są tacy zawodnicy, którzy naprawdę mogą się, mogą jeszcze dużo, dużo rzeczy wielkich wygrać i dopóki oni grają, to ja bym tam nikogo nie skreślał. Roger też teraz praktycznie rok nie grał, więc
to też jakby z jednej strony mogło mu dać troszeczkę odpoczynku. Mógł się bardzo dobrze zregenerować, przygotować, wszystkie kontuzje pozaleczać i kto wie, może jest gotowy na jeszcze na parę naprawdę dobrych lat grania, bo jak widziałem nawet wczoraj na jakieś tam treningi, oglądałem jego w internecie, no to jak tak się rusza na korcie, to naprawdę wygląda mega szybko. Mhm. A jaka była twoja reakcja, gdy pierwszy raz usłyszałeś o sobie polski Federer, bo zdaje się, że Wojciech Fibak tak o tobie powiedział, jakby czy się zaczerwieniłeś i pomyślałeś, no nie, no ludzie, kochani, no wiadomo, spokojnie. Wiadomo, że to są takie określenia, gdzie ja tam byłem, nie wiem, 500 na świecie w tamtym momencie i ktoś tam mówi, że polski Federer, no to wiadomo, robisz rękę i zakrywasz twarz, mówię, co za głupoty człowiek gada. No ale wiadomo, że zawsze mi się podobał jego styl gry, zawsze chciałem kontrolować grę forehandem, dużo grałem slice'a, więc wiadomo, że gdzieś tam mogło to wszystko czasami w niektórych akcjach przypominać. Czy wiadomo, że jego wyniki są z innego świata niż moje, ale na pewno niektóre akcje mogły być podobne. To jeszcze na zakończenie, Michał, zapytam cię o te wasze wspólne treningi sprzed kilkunastu już lat, bo to był grudzień 2010 roku. Czy w wolnym czasie, czy wy w ogóle spędzaliście razem wolny czas poza jakby tymi zadaniami, czy ty byłeś w swoim hotelu, Roger był gdzieś u siebie i raczej nie było tam kolacji i spotkań? To było tak, że ja mieszkałem, miał apartament tam na Marinie. I ja mieszkałem w takim hotelu 200 metrów od. No i on codziennie po mnie przyjeżdżał rano swoim autkiem. Brał mnie. Jechaliśmy na trening. I potem po treningu coś tam czasami jedliśmy na kortach i wracaliśmy do hotelu i się widywaliśmy jakby raz dziennie. A czy w jakikolwiek sposób na przykład odnosił się do twojej gry, czy jakby on jest tak zbzikowany na punkcie tenisa, że mówił, Michał, słuchaj, nie wiem, twój backhand to, czy powinieneś pomyśleć nad tym, dawał ci jakieś korekty, czy raczej no, ty byłeś tam dla niego, a on nie komentował, powiedzmy, nie próbował tobie pomóc? Nie, też pomagał, właśnie trener ze mną rozmawiał jego, więc na pewno też mi pomagali. Na pewno też jak rozmawialiśmy ze sobą, to nawet jak on rozmawiał z trenerem, to obaj powiedzieli, że spokojnie mogły być pierwsze 20 wtedy z tą grą, co grałem na treningach. No pamiętam, że graliśmy, nie wiem, zagraliśmy 8 setów, może 10 nie, ale tak na pewno więcej niż 5. Codziennie graliśmy jakiegoś seta jednego, to w pierwszy dzień prowadziłem 5-3, przegrałem 7-6, a potem już za każdym razem przegrywałem, a nigdy nie było tiebreaka, było 7-5 albo 6-4. Zawsze był jeden break. Więc, a jak to? Mhm. Więc nigdy nie potrafiłem go w ogóle przez te 10 dni przełamać ani razu. On serwował wszystko przy liniach tak, że to nawet myślę, że z Karlowiczem prędzej Karlowicza przełamał wtedy niż Federera. I to było najtrudniejsze w jego grze dla ciebie? Tak, bo tam praktycznie nie było żadnej gry przy jego serwisie. Wszystko, i to nie, że jakieś returny psułem, bo ja też mistrzem returnu nigdy nie byłem, ale to, gdzie te piłki lądowały, to ja cały czas przecierałem oczy i zaraz mówiłem, że to jest niemożliwe. Nie? Więc tak na treningach serwowało jak nikt inny w życiu. A jak to się ma do twoich wyników? Bo wiem, że na pewno też trenowałeś z Dżokowiczem. Nie wiem, czy trenowałeś z Rafą. Nie, z Rafą nigdy nie grałem. Nie, z Dżokowiczem raz grałem na US Open. Okej, jak te wyniki z setów z Federerem mają się do wyników z Dżokowiczem w twoim CV? Też przegrałem 7-5 seta z Dżokowiczem na treningu. No, ale tam było troszeczkę inaczej. Tam, bo z Federerem było troszeczkę więcej gry. Przy tych moich serwisach, a na tym treningu z Dżokowiczem to bardzo przeserwowałem i praktycznie nie było gry przy moim serwisie, a z kolei kiedy Dżoko serwował, to gęby wyglądały tak, że ja często przebijałem te returny, bo Dżokowicz troszkę gorzej serwuje od Federera, ale po prostu w wymianach nie miałem szans z Dżokowiczem, było bardzo ciężko. Mhm. No więc się tam broniłem. Michał, gdybyś wciąż był aktywnym zawodnikiem, to życzyłbym ci, żebyś odgryzł się za te wszystkie sety i żebyś coś jeszcze urwał, no ale teraz z pozycji eksperta spokojnie
w dobrych warunkach sobie na nich patrzysz, no więc to też będę oglądał Rogera Federera, no bo gdy wraca taka postać, to bez względu, czy jest Roger, czy Djokovic, czy Nadal, to po prostu niejako nasz zawód i nasza pasja tego wymaga, żeby rzucić okiem. Dzięki wielkie za te wszystkie historie. Dziękuję. I pozdrowienia, do zobaczenia w dziupli komentatorskiej, bo tak jest. Tam też się spełniasz. Tak jest. Tam to chyba też ci sprawia trochę radości. Tak, tak. Duża przyjemność. Pozdrowienia. Dobra. Dzięki. Cześć. W ramach bonusu historia zapomniana. Proszę bardzo. No, mieliśmy taką śmieszną sytuację raz. Jadąc na trening, Roger mnie odebrał, bo on jako ambasador marki Mercedes miał jeździć takim dużym GL-em, więc to jest taki najpotężniejszy Mercedes w SUV. No i jedziemy, wyjeżdżamy na korty, no i tam jakiś człowiek na parkingu oczywiście zobaczył Rogera, że Roger wjeżdża, no i tutaj zapraszamy, tu jest dużo miejsca, dużo między dwa auta. Ja tak stoję, siedzę i mówię, jak on się tutaj zmieści tym autem, to będzie cud. No i patrzę, Roger tam kieruje i mówi, on mówi do mnie, tu już my się nie zmieścimy. No i nagle dojeżdża, ten gościu pokazuje, śmiało, jedziemy. No i przecierka pół auta jakimś, nie pamiętam jakie to było auto już, nie będę to wymyślał, przetarł pół drzwi jakiemuś chłopowi. Roger mówi, co za, no zaczął tam parę jakichś słów. Wychodzimy z tego auta, no i Roger mówi do tego człowieka z parkingu, żeby poszedł zapytać, czy jest to auto, no bo to trzeba sobie wyjaśnić. No i tam za 5 minut przybiega jakiś właściciel tego auta, zobaczył Rogera, mówi, Roger, nic się nie stało, no problem. I tylko chciał, żeby, nie wiem, żeby jakiś tam autograf mu zostawił na koszulce, że jakieś takie coś tam i tam jakiś to był, jak wiadomo, jakiś Arab, więc tam pewnie bardzo bogaty, więc myślę, że do dzisiaj z tym autem nic nie zrobił i się wszystkim chwali, że mu Roger przetarł auto. I tak się załatwia konfliktowe sytuacje, tak się rozwiązują problemy. Tak, no ale to trzeba być Rogerem, więc taka sytuacja. Dosyć śmieszna, ale wtedy nie było śmieszne.